Cześć, witam w kolejnym odcinku z serii Zakopane Test. Elektromobilność wspiera Evston, najlepsze urządzenia do ładowania. Kod rabatowy znajdziesz w opisie. Elektromobilność wspiera Greenway. Zapraszam na odcinek. Cześć, witam. Dzisiaj jak zwykle zaplecze Jana w Skawinie, ale patrzcie, jakie piękne auto do nas przyjechało. Jak się pierwszy raz przyjechałem, no to tak, to była dobra decyzja. Czy warto kupić auto elektryczne? Jakie auto elektryczne kupić? Jeśli masz takie pytania, to chętnie pomogę Ci w odpowiedzi na nie. I mam taką propozycję, jeśli posiadasz samochód elektryczny i miałbyś ochotę wykonać taki test Kraków Zakopane, zapraszam do kontaktu. Mail zawsze znajdziesz w opisie. Idziemy się przywitać w pierwszej kolejności. Co my to mamy? Kurczę, jak to się fajnie prezentuje, ja to już raz widziałem na żywo. No przepiękne auto. Krótkie 360 na początek, kawał fury. Ale linia taka bardzo, bardzo fajna. Swoim sposobem idę oczywiście sprawdzić, co to za opony. 255, 45, 19, więc bardzo poważny rozmiar. I co to za model jest? Michelin Cross Climate SUV, czyli wielosezonowe. Całkiem fajne oponki. I z przodu zapewne to samo, nie to samo, 235, 50, 19. No dobra, dzisiaj wielki upał, więc nie będę tu przedłużał. Idę się schować do auta, bo tam na pewno milej i przyjemniej. No to zaczynamy. Tylko tak, jeszcze zegary mamy któreś pokasowane, bo widzę 94% w akumulatorze. Okay. Resetowanie zakończone. No i będziemy mieli statystykę. Zasięg 390 km. No to ruszamy. No i na początek patrzcie, jaki tu jest fajny środek. Mi się to naprawdę podoba, ale najbardziej mi się podoba to. Android Automotive się to chyba nazywa. Dokładnie. Czyli pokazuje, że na 59% dojedziemy do Zakopanego. Bardzo ładne takie wnętrze. No jestem pod wrażeniem. Siedzi się tu bardzo wysoko. Zawieszenie takich z gatunku może ciutkę, może z sztywniejszych, ale na pewno komfortu nie można mu odmówić. To tak na szybko. Mam nadzieję, że nie zacznie lać, bo jakieś pierwsze krople przed nami. A my dojeżdżamy do Radziszowa. Z ciekawych patentów to tu jest śmietniczka. Tu jest fajny schowek. Tu jest 12V 120W i dwa razy USB typ C. Tutaj obsługa audio, bardzo fajna. Jeszcze się zapytam, grzanie foteli, grzanie kierownicy? Obowiązkowo. Obowiązkowo. Trzystopniowe. O kurczę. Podejrzewam, że z ekranu się to robi, tak? Tak, z ekranu albo głosem, nie? Można przez asystenta google'owego tak samo. Czyli może uda się powiedzieć, że włączył kierownicę, tak? Tak. O kurczę. Włącz podgrzewanie kierownicy na drugi poziom. Ok, ustawiam ogrzewanie kierownicy na 2. No i się włączyło. No faktycznie, mamy jest tutaj... Też plusem grzeje cała kierownica, bo w poprzednim samochodzie grzały tylko boczki. I tutaj trzystopniowa i kierownica i trzystopniowy fotel. Tak. Kurczę. I jeszcze nie trzeba tego klikać, tylko można mu to powiedzieć. Tak jest powinno być. Z fajnych patentów, których wcześniej też nie miałem, jest możliwość włączenia automatycznego podgrzewania kierownicy, foteli, w zależności od temperatury zewnętrznej. No i trzeba było zrobić taki niefajny wyjazd, ale bardzo fajnie wciska w fotel przy okazji się... Dowiedziałem. A co więcej, to zaraz się wypytam właściciela. Moje pierwsze pytanie po tym, jak mnie wcisnęło fotel, ile to ma koni? 408. Czyli tu są dwa silniki po 200 na oś, tak? Po 204 na oś, dokładnie. Te same dokładnie silniki. Czyli tak jak u mnie w Niro, tylko dołożyli drugi. No, dokładnie. Jeszcze z przodu. I robi robotę, bo ja to uważam, że takie mocne auta 200 koni plus to powinny generalnie mieć napęd na 4 koła, bo wtedy to wszystko jakoś współgra i współpracuje. Szczególnie jest to wyczuwalne na zakrętach, gdy mocno dołożymy. Że auta 4x4 zdecydowanie wygrywają. No to jak możesz mi tu pokrótce powiedzieć historię zakupu? Bo historię zakupu? Historia zakupu była dosyć. Skąd taki pomysł historią w ogóle na elektryka i skąd, że akurat ten model? Pomysł na elektryka pojawił się dosyć dawno już tak naprawdę, bo pierwszym elektrykiem przejechałem się chyba
jakieś 9 lat temu, to był Nissan Leaf wtedy w salonie. To jesteś lepszy niż ja, bo ja 5. O kurczę. No, wtedy mieliśmy Mikrę, pamiętam, właśnie byłem w serwisie i dali mi się przejechać testówką. I zrobiło to wrażenie, tak? Było fajne, natomiast wtedy kupno samochodu elektrycznego, no, dla twardzieli, nie? No tak, żadnych stacji ładowania, no, to dokładnie. 5 lat temu nie było jeszcze żadnej stacji ładowania w Krakowie. 8, no. A 8 to chyba żadnej w Polsce. No, jakieś tam może były, ze dwie gdzieś tam. No, natomiast, no także, no, raz, że ekonomicznie to było też średnio w ogóle poza zasięgiem, nie? No bo Mikra kosztowała 40 tysięcy, a Nissan Leaf chyba 140, plus jeszcze chyba trzeba było płacić za baterię, jak dobrze pamiętam. Były takie czasy, ale nie pamiętam tych aż tak dawnych czasów. Było coś tam 280 zł miesięcznie jeszcze za baterię trzeba było płacić. Baterii. Wiem, że to w Renault było, w Nissanie tak. Też było, ale chyba tylko bardzo krótko. No, no to możliwe tak. To było właśnie, że wtedy. No i w każdym razie, no to temat ucichł na długo. Potem kupiliśmy hybrydę, tak? Toyota Yaris pierwszą. No i fajnie się tym jeździło, no bo to już jednak troszeczkę, powiedzmy, że jest, ma wspólnego coś z elektrykiem. Troszkę tak? Na prądzie da się przejechać. Tak, no, no i charakterystyka jazdy też bezstopniowa skrzynia, więc jest trochę podobnie. Potem przyszedł czas na CHR-a, też oczywiście hybrydowego. No i wtedy pojawiła mi się już w głowie jakaś wizja, jak powinien wyglądać mój wymarzony samochód elektryczny. Nie? Chciałem, żeby był właśnie crossoverem, chciałem, żeby miał już napęd na 4 koła, bo tego mi brakowało gdzieniegdzie. Plus jeszcze parę elementów wyposażenia, które ten ma, typu matrycowe reflektory, jakieś tam zegary właśnie cyfrowe, plus jeszcze kilka innych rzeczy. No i ciężko znaleźć taki samochód. I żeby był jeszcze w wielkości właśnie mniej więcej CHR, bo nie chciałem bardzo dużego samochodu, tylko jak najmniejszy, ale właśnie to, że miał mieć napęd na 4 koła, trochę zaburzało tą wizję. No nie ma za wiele takich aut. No ten generalnie jest najmniejszym samochodem z napędem na 4 koła elektrycznym chyba. Czyli ile tu mamy? Pamiętasz długość tego auta? 4,30 chyba 9. To faktycznie nie jest duży. Chociaż robi wrażenie troszkę większego. Tak, dokładnie. Nie? Wygląda, ale jest właśnie chyba 4 cm dłuższy od CHR-a, więc jak dla mnie było idealnie. A w środku jest zdecydowanie przestrzenniejszy, szczególnie jeżeli chodzi o bagażnik. Bo później mieliśmy CHR-a w wersji dwulitrowej. I tam bagażnik był bardzo mały z tyłu, bo tam akumulator dali do bagażnika, ten 12-woltowy. Mhm. Co było trochę no, dziwnym pomysłem, no ale pewnie nie mogli tego inaczej ogarnąć. No i raz za czasu wchodziłem sobie na jakieś ogłoszenia i szukałem. Filtrowałem sobie, tak, elektryczny, napęd na 4. No ale nic, no jedynie Mercedes EQC, potem się pojawił Mercedes GLA. Ale wszystko było dosyć drogie porównując do Volvo. No i w pewnym momencie trafiłem na XC40 elektryczne. No i już wtedy, no fajnie, praktycznie jest wszystko, nie ma tylko reflektorów matrycowych. No ale szukając tego, jakichś informacji właśnie o XC40, natrafiłem na C40, które właśnie miało mieć zaraz premierę. No i jakoś tak wyszło, że no, zacząłem pisać do salonów, okazało się, że już można zamawiać. Szczerze, że nigdy wcześniej nie jeździłem Volvem, więc dali nam na chwilkę na jazdę próbną wersję XC40 typu plug-in. Mhm. Ogólnie samochód nam się bardzo podobał, ale napęd no średnio mi podszedł. Ten plugin z tym hamowaniem miał bardzo dziwne jakieś tam akcje, że odpuszczał ten hamulec, trzeba było go dociskać, bo się jakieś dziwne rzeczy działy. No ale po prostu tak zwariowałem, że zamówiłem w ciemno ten samochód. Nie było go nigdzie, nie mogłem go zobaczyć. Czyli nie przejechałeś się? Nie. Kupiłeś tak? To jest to i to będzie to i koniec. Raz przejechałem, no to tak, to była dobra decyzja. Wiedziałeś, że... Tak. Że to jest to? No, dokładnie. Potem po kolejnym miesiącu dostaliśmy C40 na weekend. No to potem ciężko było już te kolejne. 3,5 miesiąca czekaliśmy na ten samochód, więc jeszcze trafiliśmy na dobry okres, bo teraz czas oczekiwania na tę C40 to jest chyba rok, jak się nie mylę. Bardzo, bardzo myślę udany zakup, ale mnie bardziej interesuje, mówi, że jeździłeś XC40, C40, ja też jeździłem, ale dość dawno temu. Jakie są tutaj Twoje odczucia między jednym a drugim samochodem? Na ile one są podobne, na ile różne? Nie wiem, coś... Znaczy, mi się bardziej C40 po prostu podobała z powodu wyglądu, tak? Zcięte, to na pewno, to tył, ja tak samo uważam. Plus reflektory. No teraz już XC40 też się pojawiły te piksel LEDy, ale no nie wiem, czy da się je w tym momencie też zamawiać, bo przez półprzewodniki też wycięli je z konfiguracji na jakiś czas, potem wróciły. A w Polsce też był taki kłopot. Tak, jest też dokładnie.
natomiast podobnie się jeździ tak naprawdę tymi samochodami. To chyba bardziej kwestia chyba wyglądu, nie? To co lubisz, mhm. trochę chcesz wyższy, więcej miejsca w środku, no to XC. A jak ci na tym aż tak nie zależy, no to C40 jest trochę fajniejsza pod kątem takiego wyglądu. Czy znaczy ja osobiście w obydwu autach dużo komfortu znajduję, czyli coś, co bardzo lubię. Znajduję też bardzo dobre przyspieszenie, co też bardzo lubię. Także już mi się podobają, natomiast mi osobiście akurat XC40 w zimie nie podobało się zużycie. Nie wiem, czy masz jakieś tutaj takie swoje doświadczenie, bo no na razie nie widzę, żeby było tak źle. W XC40 było naprawdę źle. Nie wiem, czy to kwestia zimy, czy jak to było u Ciebie zimą? Pewnie, znaczy w zimie nie przekraczałem 23 kW. Mhm. Nie była jakaś tam straszna zima, no bo ja w sumie zacząłem jeździć tym samochodem od końca lutego. Nie? Więc tam było trochę przymrozków, ale nie było to jakieś tam siarczyste mrozy, tak? Natomiast od czasu, kiedy wyjeździliście, pamiętam, że... Bo to też robiłeś test, tak? Wtedy tak. Z Marcinem jechaliśmy. No to faktycznie duży... jakoś duże to zużycie było, a Marcin jechał bardzo delikatnie. Zdecydowanie nie tak jak ty. A zużycie było kosmiczne. Także to jest, mnie troszkę tak zniechęciło wtedy do tego pojazdu. No, mogła to być kwestia też wersji oprogramowania. Bo jednak od tamtego czasu pojawiło się tych wersji dosyć sporo. W wielu z nich pojawiły się jakieś tam optymalizacje odnośnie zużycia i też wydaje mi się, że faktycznie zmniejszyło się od tych aktualizacji. Tutaj za wiele nie przejechaliśmy, ale już widzę, że jest lepiej. No tam to były takie cyfry dość kosmiczne, a tutaj na razie nie jest źle. No zobaczymy, jaki wynik dowieziemy. Ja gdzieś tam strzelam, że będzie powyżej 20, ale myślę, że niedużo powyżej 20, jadąc oczywiście w góry. No a potem zobaczymy, jak to będzie w dół. A przed nami Myślenice i ładowarka setka na Orlenie, ekoenergetyki. Bardzo fajna, jak jest jedno auto, to mam całe 100 kW dla siebie, a jak jest drugie, no to mamy dzielone po 50. Z jakimi mocami tu się masz ładować, jak tu masz swoje doświadczenia? Maksymalnie 154. Mhm. Tyle mi się udało gdzieś tam wyciągnąć na jakimś Ionity pod Pragą kiedyś. Czyli płynnie przechodzimy do kolejnego mojego pytania. Gdzie najdalej byłeś? Najdalej byliśmy w Salzburgu, w Austrii. To dość kawałek. Dość kawałek. Jeszcze tam z 1000 coś tam? Tak, łącznie zrobiliśmy wtedy 2000 km. Mhm. Ale zaplanowaliśmy się, że spróbujemy ładować się na Lidlach za darmo. Aha. W miarę się udało, tak? Nie było z tym problemu. Łącznie trasa 2000 km kosztowała nas 80, chyba 9 zł. Bo tyle razy musiałem się ładować, znaczy nie musiałem, raz ładowałem się na Ionity, bo chciałem sprawdzić, czy w ogóle karta, którą dostaliśmy od Volvo, czy ona działa, więc żeby w razie czego ją mieć. A drugi raz się ładowaliśmy, bo musieliśmy, to był piątek rano pod Pragą i wszystkie Lidle oblegane. Po prostu Czesi, piątek rano zakupy i ładowanie. Także no wtedy trzy Lidle pamiętam, że po drodze mieliśmy, na żadnym się nie udało, więc pojechaliśmy na Ionity i wtedy się tam doładowaliśmy. A ty tu masz taki roczny abonament z autem, na ten taki, że tam masz złoty 35? Złoty 50 wychodziło. Złoty 50 wychodziło. Mhm. Czyli generalnie bardzo fajna opcja. Ale ty postanowiłeś jeszcze podkręcić. Tak, a co? Dokładnie. Robiliśmy takie krótsze dystanse, żeby tak na spokojnie, nie wiem, ładować się od 50, od 40%, więc robiliśmy przerwy, co powiedzmy, 150 km. Jako też te ładowarki w Lidach nie są zbyt szybkie też, nie? Bo tam wszędzie są 50, no to zawsze tak te pół godzinki przerwy robiliśmy, żeby doładować się. No ale poszliśmy sobie na zakupy i tak trzeba było coś zjeść, zrobić sobie przerwę, więc... No to jest taka trochę inna forma podróżowania, nie? Dokładnie. Na zasadzie, że muszę jak najszybciej dojechać z punktu A do punktu B, tylko no, po prostu spędzam miło czas jadąc samochodem. Jak tak do tego podchodzi się, to troszkę to inaczej przebiega i ja uważam, że lepiej. No. Ja również. Będzie dużo pewnie takich komentarzy, że tak jest dużo gorzej, ale tak, proponuję spróbować. 600 km zrobić za jednym strzałem, bo inaczej to... To nie jest jazda. Dokładnie. Tak ostatnio słyszałem komentarz, że rowery ze wspomaganiem elektrycznym nie są dla prawdziwych mężczyzn. różne są dziwne teorie, no dokładnie. Mniejsze o to. Jak Cię podpytam, ile przejechałeś już kilometrów? Mówisz, że auto masz dość świeże, bo to w sumie, czekaj, jak dobrze liczę, to pół roku jest gdzieś, nie? U Ciebie? No niecałe. Niecałe. Od marca, tak naprawdę, no od końca lutego, 15 200. No, to ładne przebieg. Jakoś ładne. Się tam łatwiej to teraz nakręca. Przyjemniej. Tak, przyjemniej. No, z reguły robiłem jakieś 15 000 rocznie, jak mieliśmy poprzednie samochody, a tutaj zdecydowanie jakoś szybciej ten licznik. Idziemy sobie
drogą szybkiego ruchu. Zaraz będziemy dojeżdżać do sławnego Pcimia. Takie niedyskretne pytanie. Ile Cię to auto kosztowało, jak możesz nam przybliżyć? Bo... Wtedy, kiedy je kupowaliśmy, kosztowało 259 tysięcy po rabatach. Czyli jeszcze tak całkiem rozsądnie. Pewnie teraz już kosztuje więcej. Teraz kosztuje 307. No to spora różnica. To teraz już tak, zdecydowanie. To patrząc na to, że mamy tak mocne auto, z kompletnym wyposażeniem i z czymś, co uwielbiam, czyli matrycowymi światłami. Tak, no robią robotę. No to myślę, że w segmencie aut spalinowych czegoś tak dobrze wyposażonego, z taką mocą, no ciężko, byłoby znaleźć. No to uważam, że to całkiem rozsądna oferta była. Tak, no teraz już jest mniej, no bo to 307 to już faktycznie jeszcze nie wiadomo, czy dostanie się w ogóle te reflektory na przykład matrycowe. Plus roczny czas oczekiwania, no może zniechęcić trochę. Może teraz już się poprawiło, ale wiem, że jak odbieraliśmy go, to właśnie sprzedawca mówił nam, że dobrze, że się zdecydowaliśmy w ciemno, bo teraz byśmy czekali do końca roku. No. Bo czegoś tam już nie ma i już jest obsuwa. No, sytuacja się na rynku bardzo pogorszyła, no i tu niestety nad tym ubolewam, bo fajnie się robiło, elektryki były coraz bardziej dostępne, ceny gdzieś tam pomału spadały, można było coraz większe rabaty dostać, jeszcze jakieś dopłaty, a teraz no, z powrotem zaczęły drożeć. No i to bardzo intensywnie. No. I to intensywnie. Z reguły 40-50 tysięcy, no, no HE czy Ioniq, no to wszystko bardzo drastycznie poszło do góry. Niestety, takie mamy czasy. No myślę, że tutaj takim katalizatorem wzrostu cen to niestety była wojna na Ukrainie i wzrost cen paliw, bo sam widzę, co się dzieje, ile tych elektryków przed wojną stało po różnych salonach, komisach i różnych tego typu punktach, a teraz jak gdzieś coś dzwoni, bo ktoś coś się mnie znajomy pyta, czy coś nie wiem o jakimś aucie, to dzwonię do tych, co dawniej mieli po 20 lichów, a teraz mówią mi, że nie mają żadnego, nie? Więc... Zmienił się rynek i aut nowych, i aut używanych. No takie mamy czasy. No dokładnie. No ciężko teraz kupić chyba. Nie wiem, jak jest w ogóle z czasem oczekiwania na samochody, ale no mnie najbardziej stresowało, jak czekałem na ten samochód, czy raz, że nie zmienią ceny, bo to już cena się zmieniła w trakcie, jak już czekałem na niego, a dwa, czy nie zmienią czegoś w konfiguracji, czegoś nie zabiorą, czy coś, no bo... Gdzieś tam nie będzie jakichś półprzewodników, bo to był też dosyć częsty zabieg w niektórych firmach, że gdzieś tam na przykład podgrzewanie foteli znikało albo jakaś inna funkcjonalność. No i, ale no, handlowiec mnie cały czas zapewniał, że nie, wszystko będzie tak, jak ma być, będzie na czas, że przyjedzie 15 lutego i faktycznie wszystko dopilnowane, przyjechał 15 lutego, potem 2 tygodnie oczekiwania na akcyzę, no, i tak zeszło do końca lutego. A udało Ci to na jakieś dofinansowanie? Nie, załapałeś się za limitem ceny? Tak. Nie dużo brakło, bo to na przykład na firmę kupione, czy prywatnie? Tak, na firmę. Czyli tam pewnie odliczenie pół VAT-u, nie? To, dokładnie. Chyba 240 coś tam, 5-7 tysięcy jest limit ceny przy tym odliczeniu. Tak, no jakoś tak brakło niewiele tak naprawdę, żeby dostać dofinansowanie, ale byłoby to ciężkie do wykonania, bo tego samochodu, jak kupowaliśmy, nie za bardzo dało się skonfigurować. Bo był tylko w wersji tej topowej, Ultimate, z napędem na 4 koła. Jedyne, co można było zrobić, to kolor, tapicerka, przyciemnić szyby albo wymienić felgi na 20. Więc no nie dało się za bardzo zbić tej ceny takiej ilości, żeby dało się. Żeby się załapać. Dokładnie. No szkoda, ale z drugiej strony patrząc, ile dzisiaj kosztuje, to i tak zrobiłeś dobry deal. Chciał sprzedać, to i tak by było na plus. No. Myślę, że mógłbyś nim teraz sporo pojeździć i jeszcze z zyskiem sprzedać. No, takie czasy wróciły. No i jesteśmy przy tunelu. Tunelu nie ma. Jest za to 15.16. Zobaczymy, ile nam zejdzie, żebyśmy dojechali na drugą stronę. A zużycie na ten moment to 23,4 kWh na 100. Powiedz mi jeszcze, jakie masz takie typowe zużycie energii i gdzie to ładujesz na co dzień? Na co dzień ładuję w garażu u siebie po prostu w taryfie nocnej. Zużycie energii między 16, jak się bardzo postaram, do powiedzmy 23. Czyli w tych granicach.
Czyli tak można policzyć, że tam 30 parę groszy teraz kosztuje u nas w Tauronie. No wychodzi mi 40 groszy 40 na tym rozliczeniu. No. Ze wszystkim. Na fakturze. No. No nawet razy 20 kWh to w skrajnym przypadku 8 zł za 100 km Cię to kosztuje. Dokładnie. No. Jeśli nie złapiesz nic darmowego przy okazji. No nie, no ale... A zdarza się pewnie. No w Polsce raczej nie. Nie ładowałem się chyba nigdy za darmo. Zawsze się ładuję u siebie, no bo jakoś tak jest najwygodniej. Zawsze podpinam na noc. Rano jest naładowany, więc... No zwłaszcza jak to kosztuje tam zazwyczaj paręnaście złotych, żeby sobie podciągnąć auto, to w większości użytkowników aut elektrycznych nie chce się jeździć nawet do pobliskich Kauflandów i tym podobnych punktów, dokładnie, żeby się naładować, chyba że przy okazji zakupów. No ale akurat Kaufland mi jest bardzo nie po drodze, więc... Więc odpuszczasz ten sposób ładowania. To już musiałem być zdesperowany, żeby jechać się tam naładować. No tak czy siak, no 8 zł za 100 km, tak licząc delikatnie. A ile z ciekawości zużywała Twoja hybrydowa Toyota, bo wiem, że miałeś Toyotę wcześniej, tak? Tak, no ten CHR gdzieś w granicach tak średnio 6 litrów zużywał jednak. Czyli też niedużo, ale to jednak 40 parę złotych na dzień dzisiejszy, no. Czyli 30 parę złotych mamy do przodu na 100 km, czyli lekko licząc 30 parę tysięcy na samym paliwie na 100 tysięcy km. No tak, dokładnie. No, no to się robią kwoty. No, robią się kwoty, no ale to jednak też ciężko porównać, nie? No, bo koszt zakupu Toyoty do Volvo no, jest zdecydowanie inny. No na pewno, chociaż teraz nie wiem ile kosztuje taki CHR z dwulitrowym benzyną. No, myślę, że to hybryda. W granicach 140 tysięcy chyba. Tak. Masz tutaj no, drugie tyle prawie mocy, tak, no to też musi to ponad... troszkę więcej kosztować. A jak długo tym autem pojeździsz, to myślę, że masz szansę, że Ci się nawet zwróci ta różnica. No, zobaczymy, co też się będzie działo z cenami paliwa dalej, no, ale też z cenami prądu. Nie? No, dokładnie. A masz jakąś fotowoltaikę, planujesz? Nie, to garaż jest taki miejski, nie? Tam nie ma możliwości nawet za bardzo. Czyli nie we własnym domu, ale we własnym garażu, tak? Tak. No, garaż jest takim po prostu rzędzie garaży murowanych, więc... Więc tyle, kolejny sposób na ładowanie elektryka w mieście przy okazji. Tak, tyle, że miałem farta, że akurat ten garaż... Po drugiej stronie ściany ma całą tablicę przyłączeniową od wszystkich garaży, więc zmiana instalacji na trójfazową była, no, koncentrowała się na przewierceniu się po prostu przez ścianę, nie trzeba było ciągnąć jakiejś instalacji i tak dalej. Więc. Bo tu mamy ładowarkę trzyfazową 11 kW, dokładnie, tak? Tak jest. Czyli to, co ja uważam, że powinno być w każdym elektryku na dzień dzisiejszy, to daje bardzo duży komfort szybkiego podładowania się gdziekolwiek, miliony punktów z gniazdem siłowym są w Polsce. Dokładnie, tak. No mamy opcji dużo. W Daci tej Spring, którą mamy, w tym jest w biurze, ona ma 7 kW na jednej fazie. No to no ciężko znaleźć faktycznie taki przyłącz, żeby dało się ją podłączyć. No też w biurze ją ładujemy po prostu z dostarczonego tej ładowarki. EFSE tak zwanego. No EFSE, dokładnie. Potocznie zwaną ładowarką. No, na 2-4 kW, nie? Bo ona ma, znaczy tam 2, no 10 amper. Nie? No i stąd powinno być widać Tatry. Dojeżdżamy do drugiej strony tunelu, 15.22, więc tunel dużo skróci podróż. A jeszcze myślę, że za 2 minuty pojedziemy. Gdzie te Tatry? Zużycie nam teraz sukcesywnie spada, 22,7 na ten moment, po 51 km. A w akumulatorze jeszcze 80%. Auto nam tutaj aktualizuje i już wymyśla, że 64% dowieziemy do Zakopanego. I finalnie 15.24, jesteśmy po drugiej stronie tunelu. Także kilka minut się tutaj jedzie dookoła. Dzisiaj generalnie temperatura z gatunku tych wyższych 28,4 i 44 stopnie asfalt. A tutaj na lusterku informacja o pojazdach w martwym polu w takiej formie bumerangu. Bardzo fajnie to wygląda. No i Tatr nadal nie ma, za to jest Rabka. Tam w oddali. My tu jedziemy teraz przepisowe 120 na godzinę. I jedzie się bardzo przyjemnie, aczkolwiek troszeczkę już zaczyna być jakieś szumy tutaj. Takie powietrza słychać. Ale to z gatunku raczej dobrze wyciszonych jest auto. Takie moje tutaj wrażenia. No i postanowiłem sprawdzić, jak tutaj gra ten Harman Kardon i no jestem pod wrażeniem. I jedno z lepszych audio, jakie w życiu słyszałem. Naprawdę super to zaimplementowali do Volvo. Robi robotę. A tak po lewej stronie wygląda budowa kolejnego mostu na Nowej Zakopiance.
co tydzień tu jeżdżę albo i częściej i cały czas się tu coś się tu zmienia, więc jest szansa, że zakopany test będzie miał kiedyś inny przebieg. Zaraz wyjedziemy jeszcze na górkę i zobaczymy, co tam po prawej słychać, bo tam też zmiany ostatnio były. Tutaj kolejne duże góry, podsypki. Także się dzieje. Dzieje się na Zakopiance. Przed nami jakiś duży samochód z dużą przyczepą. Jedzie na wakacje. I takie fajne ciężarówki po prawej stronie rozwożą podsypkę. No i jesteśmy po prawej, fotowoltaika sławna. Jak to niektórzy mówili, szczytujemy, czyli najwyższy pośredni punkt trasy, bo jesteśmy na 700 metrów nad poziom morza, czyli mniej więcej tak jak zaczyna się Zakopane. W Zakopanem wyjedziemy troszkę wyżej, czyli na 900, ale to dopiero w ostatnich kilometrach. No cóż, w lewo rdzawka 3 km, po lewej stacja Circle K, więc czas na to, żebym poopowiadał o zużyciu na ten moment. Na ten moment mamy 24 kWh po 67 km i 74% jeszcze w baterii. Przed nami jeszcze ponad godzina jazdy i 32 km. Tak się to tu prezentuje. A tam po prawej powinny być Tatry. Gołym okiem da się je tak ledwo dostrzec, niestety. Myślę, że kamerka tego nie wyłapie. No i dzisiaj nie wiem, co się stało. Jakiś cud na Zakopiance. Zawsze tutaj w wakacje już stoimy, a teraz nie ma korka. I nawet Google mówi, że będzie 8 minut, czyli zmniejszył wyliczenia. Tutaj na wprost praca w re. No nie mogę się nadziwić, że jedziemy. Także dzisiaj będzie lepszy czas przejazdu. Chociaż jeszcze możemy w Zakopanem troszkę czasu stracić. Góra podsypki zmieniła barwę, także chyba zużyli starą, dowieźli nowej. No i chyba będzie koniec jazdy na dziś. Czyli ustawiamy się w koreczku. 15:38, zobaczymy, ile nam zejdzie. Google już myśli, że 7 minut tylko. Nie jest źle. A mówiłeś, że masz jeszcze Springa w firmie i ile Cię kosztuje miesięcznie Spring? Bo Springa masz, zdaje się, w wynajmie, tak? Jak to tak, wychodzi? To z firmy wzięliśmy w wynajem Springa z Arwala. Katalogową kostował 989 zł wtedy. Miesięcznie, tak? Miesięcznie, tak. Tylko to było razem z tą dopłatą 27 tysięcy, tak? Czyli musielibyśmy robić 15 tysięcy co najmniej rocznie. Natomiast no, u nas to raczej jest ciężko do zrobienia. Więc zmniejszyliśmy tą dopłatę na te 18 tysięcy i wydaje mi się, że około 1000 chyba 100 albo 200 tysięcy, 1100 albo 1200 zł netto miesięcznie jest opłaty, bez wpłaty własnej. Czyli reasumując, można nie robić wpłaty własnej, zadeklarować powyżej 15 tysięcy i masz poniżej 1000 zł miesięcznie auto elektryczne, które może pracować w firmie, zamiast auta spalinowego, na które na przykład wydawałeś 2000 na paliwo, nie? No tak, no to jest także zdecydowanie, no i też oszczędność czasu w firmie, no bo do jazdy po mieście my pracujemy głównie, znaczy zajmujemy się outsourcingiem IT, więc gdzieś musimy bardzo często jechać, coś zawieźć, przywieźć, więc po mieście buspasy. To jest to. No. To widać. Jak się nie ktoś... trzeba nikogo wysyłać na stację, żeby zatankował, wystarczy dokładnie kabel wpiąć. Zostawia na noc pod biurem teraz. Często wcześniej właśnie pracownik brał ten samochód do siebie, on ma tak około chyba 40 km w jedną stronę. No i zastanawialiśmy się, no trzeba mu jakoś zwrócić za to ładowanie, nie? Tylko tak potem doszło do nas, że jemu się dużo bardziej opłaca wziąć ten samochód, pojechać z nim tam, naładować i wrócić, niż jechać swoim po prostu tam i z powrotem. Nie? Więc no też... No tak to jest. Takie są zalety aut elektrycznych. Jedne się kupuje dla oszczędności, inne się kupuje dla spełnienia marzeń. I myślę, że właśnie w takim dzisiaj spełnieniu marzeń jesteśmy. Przed nami jeszcze taki schoweczek. A tu jest taki haczyk, jak otworzymy schowek, to możemy sobie tu coś powiesić na tym. Ciekawy patencik. No niezły. A tu jeszcze uchwyt na długopis. To też uważam, że jest fajny pomysł. Pod spodem uchwyt na kartę do ładowania. Ładowarka tutaj indukcyjna. Na kierownicy sterowanie zapewne radiem, a z drugiej strony pewnie tempomatem, tak? Dokładnie. Udało się nawet zgadnąć. I tak to jest. A tam fotele z pamięcią
elektrycznie regulowane na drzwiach. Jak jest auto fajnie zrobione, to wsiadam i wszystko od razu wiem. A jak jest niefajnie zrobione, to się muszę długo domyślać, więc tutaj Volvo T40 zdecydowanie jest autem fajnie zrobionym. No i finalnie 15:48, wyjeżdżamy z Korka, jesteśmy w Klikuszowej. Zobaczymy, czy ryba głowi ryby. Pewnie tą legendę już niektórzy słyszeli na teście EV6, ale legenda głosi, że gdy wędkę ma do góry, to będzie dobra pogoda, jak wędkę w dół, to kiepska. No zobaczymy, jak dzisiaj. Dzisiaj troszkę wędka do góry, to może nie będzie źle. Sam nie wie. Zdecydowanie lepiej to wygląda. Koło Krakowa wyglądało, jakby miała być zaraz burza, a tutaj na razie nie jest źle. A my pomału zbliżamy się do nowego targu. Patrzcie, a tam już dołem jest asfalcik na nowej nitce Zakopianki, która to będzie omijać po prawej stronie nowy targ. I tak sobie jadę i ja osobiście tego w ogóle nie zauważyłem, bo dopiero jak mi powiedziałeś, że jest taki delikatny dźwięk jakby przekaźnika. No i teraz jak już wiem, że on jest, to go słyszę, ale co jest ciekawa historia z tym związana, bo to coś zaczęło być słyszalne po aktualizacji, tak? Tak, dwie aktualizacje temu zaczęło być słyszalne. Wtedy pojawiły się wątki na forach właśnie, głównie zagranicznych, że co to jest i czemu to tak pstryka cały czas. Nie? Dotyka za każdym razem, jak odpuszczamy pedał przyspieszenia. Czy moja jakaś prywatna teoria, taka niepoparta żadnymi faktami, jest taka, że no w ramach aktualizacji oni te auta robią coraz bardziej oszczędnymi, więc może jakiś system, gdy auto odzyskuje energię, się załącza, który wcześniej działał cały czas na przykład, może się podładowuje 12-woltowy akumulator w jakimś większym stopniu niż robi to zazwyczaj. No. No inna teoria też była taka, że oprogramowaniem zwiększyli trochę napięcie na właśnie tej linii 12-woltowej, żeby ten akumulator się nie rozładowywał 12-woltowy, bo w XC40 chyba bywał taki problem też, że się auta cegliły, no bo akumulator 12-woltowy. Być może to ładowanie i przez to przekaźnik dostaje większą moc i teraz tyka, a wcześniej nie tykał. No. Albo było to niesłyszalne po prostu. Jak ktoś wie, o co chodzi, to dajcie znać w komentarzach. Ja generalnie w ogóle tego nie usłyszałem, więc a jestem słuchowcem, więc jest to dźwięk z gatunku prawie niesłyszalnych. Dopóki go nie usłyszysz pierwszy raz. Tak, dopóki go nie usłyszysz pierwszy raz. Zresztą teraz, jak rozmawiamy, kilka razy był słyszalny, więc będziecie mieli okazję sami ocenić, czy jest słyszalny, czy nie. Nie wiem, jak to mikrofon zbiera, ale jak ktoś bardzo dobrze słucha, to może usłyszy. Teraz będziemy hamować, to powinno być słychać. Ja się zamknę. No i teraz dwa razy było słychać, jak ja się nie odzywałem. Przy odpuszczeniu trochę, że to może być kilka razy podczas jednego. Zaraz zobaczymy, czy mamy dobry filtr przeciwpyłkowy, bo dobry, bo przed nami jakiś diesel ruszył, zasłaniając swoją rejestrację dymem. No takie atrakcje na Zakopane teście. I patrzcie, ktoś tam jakimś sprzętem jedzie u góry. Ciekawe, jak to tam u góry wygląda. No praca w re. Tutaj trzy nitki tego mostu nad nami, czy wiaduktu, korzystając z tego, że stoimy w korku. Podpytam Cię jeszcze o takie parametry. Przyspieszenie, masa przyczepy, jak to się prezentuje Volvo, bo wiem, że Volvo to raczej z gatunku tych fajnych parametrów. No, powiem szczerze, raczej benzynowe chyba nie mają aż takich parametrów, natomiast no to do niedawna było najszybsze Volvo, tak, bo ma 4,7 do setki. Teraz chyba wyszła jakaś hybryda plug-in jeszcze, jakaś taka V70, coś tam, i ona chyba jest szybsza. Jeżeli chodzi o przyczepę, to jest 1800 kg. No to bije nawet Ioniqa 5 i Kiwi EV6, bo tam jest chyba tonę 600. Także tu jestem w szoku, że tonę 800 można Volvo pociągnąć. No ale ponad 400 koni. Myślę, że sobie z taką przyczepą poradzi. Ktoś tam powinno ją uciągnąć. Przepchać kawałek, przeciągnąć. Nie będzie problemu. Ciekawe, ile by było 0-100 z taką przyczepą tonę 800? Myślę, że dobry pomysł 10. Na test. Ciekawy test. No. Nie, masz tuchak? Nie masz, nie montowałeś? Nie. No, jakbyśmy mieli, to mam znajomego z przyczepą, byśmy podpieli i sprawdzili, ile 0-100 z przyczepą. Naładować worków z cementem? No. Także, no, jestem pod wrażeniem. Z ciekawych tutaj rzeczy. Jeszcze widzę, że używasz aktywnego tempomatu. Tak jest, jest funkcją utrzymania na pasie ruchu. Natomiast no, minusem takim małym jest to, że
trzeba co 10 sekund tą kierownicę fizycznie gdzieś tam troszeczkę trącnąć, że nie jest to pojemnościowe, tak jak nie wiem, na przykład BMW, że wystarczy trzymać tylko rękę, trzeba faktycznie to trochę tam gdzieś... Udawać, że się żyje, tak? Tak, dokładnie. Ja jestem zwolennikiem wszelkiego tego typu systemów, a tutaj z mojej pozycji pasażera dodam, że nie zauważam, kiedy jedziesz ty, a kiedy jedzie aktywny tempomat, więc robi to bardzo fajnie. Nie jest taki... A to jest aktywny tempomat, który dawno odebrał prawo jazdy. Tak, nauczył się jeździć. Jest taki bardziej delikatny, bo też w Toyocie on tak bardziej zawsze podjeżdżał na ostatnią chwilę, a tutaj faktycznie jak ten samochód przed tobą zwalnia, to on już trochę zaczyna zwalniać, żeby to nie było takie ostre. Jest tak jak doświadczony kierowca to robi, a nie jak system zero-jedynkowy. Dokładnie. Także duży plus za te systemy, bo naprawdę robią świetną robotę. A ja sobie tu odpoczywam, oglądam widoczki i takie elektryki to ja lubię. Gdzie siadam po całym dniu zmęczony na Zakopane test i sobie odpoczywam. A pamiętam, jaką gehenną była jazda tu autem spalinowym w korkach. No, to tak. Z manualem. Oj, nie mów tak. No, to jak za karę. A teraz aktywny tempomat, elektryczek i korki przestały być problemem. No, naprawdę mi się zmieniło. Kiedyś bardzo szukałem dróg, żeby nie stać w korku, a teraz jakoś mi to przestało przeszkadzać. Oczywiście, że wolę jechać niż stać, ale jest korek, to jest korek. Auto samo mnie przez niego przewiezie. Dokładnie. Można sobie posiedzieć spokojnie, posłuchać muzyki, nie ma problemu. No, my dzisiaj cierpimy, bo nie słuchamy muzyki, ale to dla dobra ogółu. Żeby było słychać, o czym rozmawiamy, no i żeby YouTube mi nie zbanował za prawa autorskie filmu. I wjechaliśmy do Bańskiej Niżnej i w końcu widać Tatry. Dzisiaj takie troszkę zamglone, ale myślę, że na 12 to będzie Kasprowy. No tak parę minut po 12. Jak szacujesz takie zasięgi typowo autostradowe dla tego samochodu? Myślę, że to mniej więcej tak w granicach 250 km, w tym zakresie 10-80%. A przed nami na 12 Kasprowy, taki pierwszy piękny widok. A my w Poroninie, przy Leninie mamy 23,4. Zużycie 91 km za nami i 66% w baterii. Do Zakopca zostało 5 km. A teraz Giewoncik na 12. A jeszcze zapomniałem Cię zapytać z gatunku kosztów, ile tutaj ubezpieczenie tego auta kosztowało, jak tu wychodzi ubezpieczenie? Na pierwszy rok to było chyba 4600 zł, ale nie pamiętam już, szczerze powiedziawszy. Ale przy wartości ponad 250 tysięcy to uważam, że całkiem nie najgorzej, bo dużo jest takich mitów i plotek, że elektryczne auta to się ubezpiecza wiele razy drożej niż spalinowe. Dokładnie, też moje doświadczenie się, że będzie więcej. Moje doświadczenie jest, że można je nawet ubezpieczyć sporo taniej niż spalinowe. I tu polecam Ci Beniamina, który się zajmuje ubezpieczeniami. Ma multiagencję i no wiele już elektryków ubezpieczy, łącznie z tym, że ubezpiecza moje Niro i naszego Leafa. I naprawdę robi, wyszukuje fajnych ofert, bo to no, polega na tym, że taka multiagencja ma spore możliwości, tylko musi się komuś chcieć, a Beniaminowi się chce, także polecam Ci przed końcem tego ubezpieczenia najlepiej zrobić to dużo wcześniej, zacząć tematem się interesować, bo niektóre leasingi blokują na przykład, że trzeba miesiąc dostać zgodę na ubezpieczenie zewnętrzne, ponad miesiąc przed końcem ubezpieczenia, więc trzeba temat wcześniej rozgryźć, to taki pro tip przy okazji. No i warto się tematem zainteresować, bo różnice mogą być naprawdę, naprawdę duże. Ja ubezpieczałem Leafa za jakieś tam 2000, a potem ubezpieczyłem za około 1000, mając mniej więcej to samo. No tak to wygląda. No co ciekawe, ja w CHR, jak ubezpieczaliśmy wcześniej, no samochód jednak praktycznie połowa wartości, a ubezpieczenie było niewiele tańsze w nim. Myślę, że to było rzędu chyba 200 albo 300 zł. Więc nie wiem, skąd się biorą te stawki, ale czasami zaskakują. Czy ktoś w komentarzach mi pisał, już niestety nie pamiętam kto, za co przepraszam, tu będziemy w lewo skręcać, że we Włoszech bodajże ze standardem jest, że auto elektryczne ubezpiecza się połowę taniej. No takie są statystyki, że to są auta, które generują dużo mniej wypadków, no, z racji tego, że są pewnie nowocześniejsze, z racji tego, że nimi się spokojnie jeździ, to też jak się spokojnie jedzie, no to mniejsza szansa na statystycznie na jakąś przygodę. No i to w krajach, gdzie jest dużo elektryków, już zostało ujęte w stawkach i te stawki są niższe. I tutaj obalam kolejny mit, bo już kilka razy widziałem, że elektryka nie kupuj, bo zbankrutujesz na ubezpieczeniu. No jest dokładnie
na odwrót. No i na ustupie skręciliśmy w lewo, tam jest kolejna ładowarka, tym razem Orlen, 50 kW i ostatnie kilometry, dokładnie 5 przed nami. No i patrzcie, jak przyjemnie. Od razu z nawigacji auta widzimy, że mamy Centrum Edukacji Przyrodniczej i od razu nam to pokazuje, że mamy dostępne 3 złącza. Tak powinno być w każdym aucie, nie jakaś zabawa telefonem, tylko z pozycji samochodu takie informacje powinny być na bieżąco w każdym elektryku. Tam mieliśmy z Plugshare, a tutaj mamy z Google'owej. No i podjeżdżamy na Greenwaya. Zobaczymy, jak tam dzisiaj sytuacja. Dzisiaj, o dziwo, nie jest zajęty. Zaraz się dowiem, gdzie jest port ładowania. Zobaczymy. Tam, gdzie powinien być. Tam, gdzie powinien. Kurczę, to jest z gatunku aut, które lubię. Czyli port ładowania, tak jak w Tesli. Dla mnie są dwa rozwiązania. Tak jak w Tesli, czyli po stronie kierowcy z tyłu, albo ewentualnie z przodu. Z przodu jest trochę problem zimą, natomiast jest wygodnie, bo przodem łatwo się wpasować w jakieś dziwne miejsca. Natomiast tak, tu jeszcze przy okazji pokażę, jak wygląda kamerka 360. No i co? No i nagrywamy statystykę. 98,9 km przejechane, czyli auto troszkę niedoszacowało, bo naprawdę jest 100. I zużycie to 22,9 kWh i dowieźliśmy 63%. Także uważam, jak na takiego mocnego, wysokiego SUV-a, to całkiem w porządku wynik. Oczywiście, że są oszczędniejsze samochody. No i będziemy się podpinać. Na DC byśmy się naładowali za szybko, więc podepniemy się na AC, czyli prądem przemiennym się będziemy ładować. Reasumując, to samo możemy wykonać z każdego gniazda siłowego, jakich są miliony w Polsce. A teraz, co się tu dzieje? Pokazuję, przyłóż kartę do czytnika, karta historyczna, 5 lat niedawno jej wybiło. No i teraz siedzę sam za sobą. I tutaj mam jeszcze przed sobą dwie pięści wolnej przestrzeni, także tu jest naprawdę przestrzennie. Dlatego wrażenie tej przestrzeni robi ten panoramiczny dach. Jeszcze zobaczymy, jak tam nad głową. No nad głową jedna pięść wolnej przestrzeni. Bardzo przyjemnie się tutaj siedzi. Mięciutki tutaj podłokietnik. Tutaj mamy kolejny mięciutki podłokietnik z uchwytami na kubek. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda w bagażniku. No i co my tu mamy? Elektrycznie otwierany bagażnik. I całkiem bym powiedział taki spory. Zaraz tu podejdę z metrówką i postaram się go Wam troszkę pomierzyć. Schowek od spodu też drobny. O, też trochę jakiś... całkiem pokaźnych wymiarów schowek. Większe jest to auto, niż by się wydawało, patrząc na jego suche wymiary. 100 cm w najwęższym miejscu między nadkolami, natomiast troszkę wyżej już jest prawie 110 cm. Przy czym tu mamy jeszcze takie wnęki po prawej, po lewej stronie. A tutaj na długość jakieś 90 cm. I do półeczki 41. No i byłbym zapomniał. Tutaj z przodu mamy jeszcze bagażnik. Tak się to pewnie otwiera. I tutaj całkiem poważnych rozmiarów schowek. Mamy kabel typ 2 i jeszcze trochę gadżetów się tu zmieści. Tak powinno być w każdym elektryku. Bagażnik z przodu to podstawa. Z ciekawostek, francuski jest ten przedni bagażnik. A ta C40 została wyprodukowana w Belgii. Czyli nie tak jak ostatnio testowany Polestar w Chinach. No i patrzcie, jaka ciekawostka. Tam jest zaślepka na przycisk start-stop, ale tutaj nie ma żadnego start-stopu. Po prostu auto, gdy wsiądziemy, to jest uruchomione, a gdy wysiadamy, automatycznie włączy się parking i auto się wyłączy. Wszystko tutaj działa w automacie. Tak jak w Tesli. Bardzo mi się takie rozwiązania sprytne podobają. A z przodu mamy jeszcze kamerę i takie fajne logo, a pod nim podgrzewany radar. Coraz lepiej mi się to auto podoba. No i patrzcie, jakie miłe spotkanie. Kia EV6, Volvo C40. Tak to się prezentuje. Auta tutaj są z przodu równiutko zaparkowane. Idziemy sprawdzić, ile jedno jest dłuższe niż drugie. Więc tak, Volvo ma jakieś 15 cm do krawężnika, a tutaj Kijanka 30 wystaje na krawężnik. 15 wystaje, czyli razem 30 cm jest różnicy między tymi pojazdami, jeśli chodzi o długość. Na wysokość dość podobne.
przy czym kija wydaje się troszkę szersza. A gdyby ktoś był bardzo zmęczony, to tu jest miejsce postojowe dla pasażerów, którzy się ładują, lub kierowców. Taka ciekawostka. Ciekawostka na trzech nogach. Dobra, idziemy sprawdzić, ile nam zeszło z tym ładowaniem. No i delikatnie się chyba zagadaliśmy, bo zeszło nam godzinę 30 na zjedzenie tej pizzy, a w tym czasie 16 kWh przybyło do akumulatora. Przy moim abonamencie za 3 dyszki byłoby to jakieś 16 zł. Przy czym tutaj, jak zawsze, dziękuję ślicznie Greenwayowi, bo Greenway sponsoruje ładowania na Zakopane teście. No i tutaj statystyka z całego dnia, a drugie zegary przekasowane, więc będziemy ruszać w stronę Krakowa. Startujemy z 82%, pokazuje nam tutaj godzinę 47, 19.52 przybycie i 57 dowieziemy do celu. Więc ruszamy. No i tak, obiadek zjedzony, humor poprawiony, bo pełny brzuch. I zachorowałem na to auto. Kolejne, na które choruję, to pewnie już się nie zdziwicie. I pytanie jest takie, jak to zrobić, żeby takie auto mieć? Czym się na co dzień zajmujesz? Jak możesz nam coś podpowiedzieć? Zajmuję się, pracuję w firmie obsługującej informatycznie inne firmy. Mhm. Zajmuję się outsourcingiem. Firma Grupa Euro z Krakowa. Polecam. Co trzeba robić? No, trzeba ciężko pracować, tak? Znaczy, to wiem, nie mam 5 lat, ale są branże, które dają pewne większe możliwości, nie? I myślę, że... Znaczy, no też, no wiadomo, zakup na firmę też otwiera jakieś tam drzwi, tak? No bo kupując na kredyt, no to na średnio to wszystko wychodzi, średnio się kalkuluje, no ale... No i kolejna Tesla, już dzisiaj drugą, tak, którą widzimy w Zakopanem. Przed chwilą to już trzecia. Na norweskich blachach właśnie. Także... Zrobiło się gęsto. Dzisiaj EV6 na ładowarce, dwie Tesle. Czyli reasumując, branża informatyczna. Tak jest. No. Czyli tak mniej więcej bym ci powiedział, że połowa naszych Zakopane testów to są informatyce albo około informatyczne tematy. No, pewnie w kręgu zainteresowań jest zawsze jakiś fajny gadżet, nie? Tak, no, to jest trochę gadżet. Jest fajny gadżet. No ja potwierdzam, jest wszystko to, co ja lubię mieć w aucie, czyli jest tutaj komfort, jest tutaj dobre przyspieszenie. Jest tutaj fajne prowadzenie, bo już kilkoma autami tej marki jeździłem. No i zjeżdżamy, przed nami u stóp. Niestety stoimy w korku. Przed chwilą to było 0,5 kWh, ale już no stoimy, więc troszkę wzrasta, bo się cały czas klimatyzujemy. 1,2 kWh po przejechaniu 5 km. Taki mamy wynik na u stópie. A tu jeszcze taka ciekawostka. Może będzie aktywna, jak się zatrzymamy, bo w czasie jazdy nie można się w ten sposób bawić. Można ustawić filtr płatności podczas ładowania. O, jak zatrzymaliśmy się, to się pojawiło. No nic, korek ruszył, więc i my ruszamy, więc moja zabawa się tym samym kończy. No patrzcie, jaki tu jest bajer. Jak chcecie mieć lepszą widoczność do tyłu, to można z poziomu menu złożyć z tyłu zagłówki. A tu kolejne menu, czyli tryby jazdy, tryb off-road, wspomaganie, czy mamy autopilota, czy limiter prędkości, wspomaganie kierownicy, one pedal driving, reakcja kierownicy, sztywna, lane keep, aid, powiadomienie o gotowości do jazdy. Takie dodatkowe funkcje w menu udało się nam znaleźć. Jak przyśnie się w korku, to wtedy samochód, aha, jak już pojedzie ten z przodu, to... pika, żeby jednak się obudzić. Żeby się obudzić. Tak, czyli sam nie ruszy na aktywnym tempomacie, tylko piknie, tak? No jak chwilę się zatrzymamy, to aha, ruszy, ale jak dłużej stoimy, to nie ruszy, to trzeba go tam gdzieś jakoś popchnąć. Trącić. A tu jeszcze klasyczne androidowe menu. Mamy tutaj sklep Play. Można sobie jakieś aplikacje pościągać. No fajne. Ja tam uważam, że przyszłością aut elektrycznych jest jednak system Android, że on powinien wygrać, bo prawda taka, że będzie to wtedy najbardziej dopracowane. Nie mówię, że tak jest dzisiaj, ale już dzisiaj widzę dużo przewagi tego systemu nad innymi. No i znowu jesteśmy w Poroninie i zużycie to 4,5 kWh na 100 km. A teraz na 12. Taki piękny widok na Babią Górę. No fajnie się to prezentuje.
A my co? A my jesteśmy na 33 km, zużycie to 12,3 kWh, 78% w akumulatorze. No i jesteśmy, dojechaliśmy. Co tutaj słychać? 19.52, więc jechaliśmy generalnie w tempie Google'a. 99,5 km za nami, co ciekawe w dół wychodzi zawsze więcej, nie wiem na czym to polega, bo ta sama trasa dzisiaj. I zużycie to 11,3 kWh. Więc całkiem rozsądne. Wydaje mi się, że C40 będzie ekonomiczniejsza niż XC40 i tym samym według mnie to jest lepszy samochód, a biorąc pod uwagę, że mamy tutaj w piku nawet ponad 150 kW mocy ładowania, to będzie i to fajny wybór na trasy. Jeśli ktoś poszukuje niedużego, a bardzo komfortowego i mocnego auta, to zdecydowanie polecam. I jak zawsze na koniec bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję ślicznie patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Dzięki, cześć!